z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Nie samym chlebem żyje człowiek. Słyszymy dzisiaj przed Ewangelią słowa, którymi Jezus odpowiada na pokusę diabła podczas kuszenia. Te słowa wybrałem na temat naszych rekolekcji, tych rekolekcji o Słowie Bożym w codzienności, bo taki temat trochę narzucił mi wasz ksiądz proboszcz, który był moim profesorem w seminarium i przybliżał mi Pismo Święte. Mówił w niedzielę, że widzi mnie jako pasjonata Biblii i tak dalej. To wszystko prawda, ale może nie wie, że to jego zasługa w wielu przestrzeniach tego, że tak często sięgałem po Pismo Święte i jakoś uczyłem się. Ucieszyłem się na taki temat, o Słowie Bożym, takim życiu codziennym. Próbowałem o tym mówić trochę w niedzielę, o takim wejściu w relację ze Słowem. Wczoraj mówiłem o tym, co Bóg mówi do nas, w jaki sposób uczy nas, do czego nas wzywa w relacji z drugim człowiekiem. A dzisiaj, poprzez te czytania, chciałbym trochę opowiedzieć o tym, jak my możemy Bogu odpowiedzieć na to Słowo. Bo wiecie, w teorii to wszystko jest piękne. Wiemy, jak Pismo Święte działa, wiemy, jak się modlić, ale potem, gdy przychodzi do konkretu, to żyjemy w jakimś takim, tak naprawdę trzeba przyznać, oddaleniu od Pana Boga. Żyjemy w taki sposób, że nie chcemy się zmieniać. Może nie jest najlepiej, jak jest, ale może czujemy, że mogłoby być inaczej, ale bezpieczniej jest zostać tutaj, gdzie jesteśmy. I nawet myślę, że takie też jest w was doświadczenie, tak myślę o sobie, że czasem, gdy się modlimy, to spotykamy się z jakimś murem milczenia, z takim poczuciem, że Bóg milczy. Czasem niepewni jesteśmy, czy to, co mówimy, ma sens, czy On w ogóle jest, czy warto do Niego mówić. Nam się czasem wydaje, że On milczy. Ktoś powiedział, trudne słowa, ale powiedział: nie mów, że On milczy, gdy Twoje Pismo Święte pozostaje zamknięte. Nie możesz mówić, że Bóg milczy, jeśli nie czytasz Słowa Bożego. Papież Benedykt XVI powiedział, że jeśli masz poczucie, że Bóg nie odpowiada na twoje słowa, że Bóg milczy, to znaczy, że już powiedział, co miał powiedzieć, tylko musisz znaleźć to słowo. Że Bóg już wypowiedział słowo, które jest odpowiedzią na twój konkret, ale musisz je odkryć. To dlatego otwierać Pismo Święte, bo Słowo pozwala nam zawsze na doświadczenie obecności, bliskości Pana Boga. To Słowo Boże sprawia, że możemy poczuć Jego moc, nawet jeśli jesteśmy oddaleni. Zobaczcie, to dzisiaj mówi Pan Bóg przez usta Izajasza: słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim najpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni swego posłannictwa. Bardzo ważne słowo. Moje słowo nie wraca bezowocnie. Jest jak śnieg. Śnieg, zanim wróci jako woda do nieba, potrzebuje użyźnić ziemię. Bardzo prosty obraz. Ale spróbuję wam troszkę nakreślić kontekst tego tekstu, księgi Izajasza, tego fragmentu. Oto naród wybrany jest w Babilonie. Został tam przesiedlony po zburzeniu świątyni przez Nabuchodonozora. Są w Babilonie, ale nie minęło wiele czasu. Pamiętają tę świątynię jerozolimską, pamiętają tragedię tego, że zostali deportowani, że zostali wyrzuceni ze swoich domów, że teraz w Babilonie utrudnia się, a może nawet uniemożliwia czasem przeżywanie wiary.
I Izajasz zostaje posłany, by takiemu narodowi, który żyje pośród naprawdę smutku, takiej beznadziei, ma głosić słowa pocieszenia. I próbuje to robić. I ten fragment Księgi Izajasza jest pełen słów nadziei, że to, co się dzieje, to się przemieni, że przyjdzie radość. I oni słyszą to zapewnienie, że powrócą do swojej ojczyzny, że ich los się przemieni, że ta burza dziejowa się skończy, ale tracą nadzieję, bo to słowo ciągle się nie spełnia. Ciągle słyszą, będzie dobrze i nic. I trochę mówią Bogu, obiecujesz i nic, my czekamy i nic. Słyszeliśmy słowo o nadziei, miała być przemiana, miała być radość, no to niech będzie. Ile można czekać? I myślę, że w takim rozumieniu relacji z Bogiem możemy być bardzo podobni do Izraela. Ile można czekać? Mamy swoje oczekiwania wobec Boga, mamy swoje jakieś plany, zamiary, konkretne intencje, modlitwy i pozostajemy czasem w sumie, no trzeba powiedzieć, zawiedzeni. I może to nasze słowo, ile można czekać, bo nie widzimy efektów. I w tym kontekście pojawia się to słowo, które mówi i przez Izajasza Pan Bóg, że słowo, które wam daje, nie pozostaje bezowocne. Choć, mówi wcześniej, myśli moje nie są myślami waszymi, a drogi moje nie są drogami waszymi. Bo my czasem próbujemy myśleć za Boga, po naszemu planować. Chcemy, żeby Bóg dał nam poprowadzić się tam, gdzie my chcemy. Chcemy nadać Bogu taki kształt, jaki jest wygodny dla nas. Żeby nasz Bóg robił to, co my chcemy. Bo nasz Bóg na pewno w ten sposób by postąpił. Ale potem tworzymy jakąś karykaturę Boga. Tworzymy nieprawdziwy obraz Boga, którego zaczynamy wierzyć. Że Bóg nas ukaże, że Bóg na pewno nam będzie groził, że Bóg właśnie jest niebezpieczny, niepewny, że nie warto z Nim wchodzić w relacje, bo jesteśmy nieufni. I wydaje nam się, że stajemy się wobec Boga jakimiś niewolnikami. On nam nakazuje, a my mamy spełniać. A jak nie, to On nas ukaże. Ile razy mamy takie myślenie? Pójdę do spowiedzi, bo jak nie, to będę miał nieszczęście w życiu. Przed sesją do spowiedzi wszyscy studenci idą. Bo jak nie pójdę do spowiedzi, to gorzej mi pójdzie sesja. Jakaś operacja, to do spowiedzi. Na wszelki wypadek. Bo jeśli czuję, że jestem w grzechu, no to coś może nie pójdzie na tej operacji, bo Pan Bóg przecież jest takim mściwym nie chcę mówić jakiegoś złego słowa, ale jest takim mściwcem, który po prostu nas będzie karał. Jest złośliwy. Więc wolimy na wszelki wypadek skorzystać ze spowiedzi. Ale to nie jest intencja, która jest prowokowana jakąś decyzją przemiany życia, tylko właśnie strachem. To jest prawdziwa, piękna relacja. To jest relacja, kiedy wnuk przychodzi do dziadka i go przytula dlatego, że chce pieniądze, a nie dlatego, że go kocha. To jest piękna relacja. Takiej relacji chcemy z ludźmi, takiej relacji chcemy z Bogiem. Takiego handlu ze srogim królem, którego mam być poddanym, chociaż nie wiem, czy tego chcę. A trzeba to nam doświadczyć bycia dzieckiem w ramionach Ojca. Aby przestać traktować Boga, jak niewolnik traktuje swego Pana. No jestem, bo muszę. Ale wcale Cię nie kocham. Słowo Boże zawsze jest większe niż my sami, nasze myśli. Jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Dlatego mówi Pan Bóg, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca bezowocnie, ale najpierw ma spełnić swoje posłannictwo. I to się spełnia, wiecie, w życiu Chrystusa. Bo Chrystus jest tym słowem, które stało się ciałem. On jest Słowem, które przyszło na świat. Słowem, które umarło na krzyżu dla nas. Słowem, które zostało złożone w ziemi i zmartwychwstało. Słowem, które otwiera nam drogę powrotu do Ojca. On jest Słowem Boga. Wiecie, nikt na to nie musi zasłużyć. W Jezusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, czytamy. On to zrobił, gdy nas jeszcze nie było. I co więcej, każdy z nas jest darem złożonym Jezusowi przez Ojca. Jakimś zadaniem. Jezus to mówi w czasie ostatniej wieczerzy, w czasie modlitwy arcykapłańskiej. Mówi tak. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli moją chwałę. Rozumiecie te słowa? My jesteśmy zadaniem dla Jezusa. On ma nas przyprowadzić do Ojca. Ojciec, sam Bóg, chce, żebyśmy my weszli w relację z Nim. Dlatego daje nam Chrystusa. Żeby nas przyprowadzić do siebie. I spróbujmy przyjrzeć się tej, na podstawie dzisiejszej Ewangelii, temu obrazowi Boga, jaki daje nam Jezus. Oto uczniowie są z Nim razem,
Słyszymy tą relację i u Mateusza, i u Łukasza. Relację, w której Jezus uczy modlitwy Ojcze Nasz. Uczniowie są z Jezusem razem. Widzą Go pośród tłumów. Widzą, gdy uzdrawia, gdy ucisza burzę, gdy jest z ludźmi. Ale widzą Go też, gdy znajduje przestrzeń ciszy. Gdy jest w samotności z Ojcem. Gdy spędza całą noc na modlitwie. Gdy jest zupełnie w innym świecie. Gdy przeżywa swoją relację z Bogiem. I patrząc na to, uczniowie mówią: Panie, naucz nas tak się modlić. Naucz nas wchodzić w taką relację z Bogiem. Bo widzą to, są w jakiś sposób zafascynowani tym, kim jest modlący się Jezus. Jaki jest Jezus, gdy się modli. Nie, że mówi piękne słowa, ale w jaką więź wchodzi z Ojcem. Z jakim zaufaniem potem mówi o Bogu, gdy spotyka się z ludźmi. Jezus uczy modlitwy w ten sposób, że zaprasza do swojej własnej modlitwy. W wezwaniach modlitwy Ojcze Nasz możemy zobaczyć osobistą relację Jezusa i Ojca. Gdy mówi słowa Ojcze Nasz, pokazuje uczniom, kim On sam jest przed Bogiem. Pokazuje swoją więź, więź Syna. Więc Ojcze Nasz to jest konkretna prezentacja relacji Jezusa z Ojcem. Bardzo to ważne, co chcę powiedzieć, to znaczy Jezus nie przekazuje po prostu tekstu. Nie chcę powiedzieć uczniom, nauczcie się na pamięć tych konkretnych słów, powtórzcie za mną, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i mamy to powtarzać. Nie chodzi o to, by mówić słowa Ojcze nasz. Bo relacja z Bogiem to nie jest, wiecie, jakaś akademia w przedszkolu, gdzie musimy nauczyć się jakiegoś wierszyka i ładnie powiedzieć, bo Pani będzie wtedy zadowolona i rodzice, którzy przyszli na dzień babci czy dziadka. Nie, to nie o to chodzi, żeby mówić. Ale żeby żyć tą modlitwą, żyć w relacji, którą nazwijmy Ojcze Nasz. Więc spróbuję w tych kilku punktach jakoś się przyjrzeć tej właśnie modlitwie. Dlatego, że już sam początek, kiedy Jezus mówi, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Bo my potrafimy Pana Boga zagadywać słowami, prośbami, sprawami, trochę traktując Boga jak handlowca, a relację z Nim jako konkretną transakcję. Powiem jakieś słowa, On mi coś da w zamian. Dlatego bardzo to trzeba podkreślić. Nie o słowa tu chodzi. I niestety są takie modlitwy, książeczki, jakieś takie łańcuszki w internecie, przesyłamy sobie mailem. No, 100 modlitw na czas sesji. Albo bardzo skuteczna modlitwa o dobrą żonę. Odmów tą modlitwę przez 90 dni codziennie, a na pewno coś ci się stanie. Modlitwy dla tych, którzy chcą szybko stać się bogaci. Albo coś takiego. Wiecie, takie to są prawdziwe teksty. To nie wymyślam. I to ma wielką popularność, prawda? Taka modlitwa o dobrą żonę, no to ktoś to potrzebuje, to będzie ciągle modlił się. Ale wiecie, nie o słowa tu chodzi, bo te tytuły brzmią trochę jak magiczne zaklęcia. Dokładnie przeczytaj słowo po słowie, a to ci się stanie. I myślę, że czasem łapiemy się na tym, że zaczynamy w taką zewnętrzną oprawę bardzo mocno wierzyć. A przecież nie o słowa chodzi. To nie słowa nas zbawiają, ale relacja z Jezusem. Modlitwa to jest bardziej kwestia tego, kim jesteś, a nie tego, co mówisz. Modlitwa to jest bardziej sposób życia niż umiejętność mówienia. Modlitwa to kim jesteś przed Bogiem. Zobaczcie, pierwsze słowo, które mówi Jezus, Ojcze nasz. Pierwsze słowo to Ojcze. Czyli mamy zrozumieć, że wchodząc w relację z Bogiem, wchodzę w relację jak ojciec wobec swojego, jak dziecko wobec swojego ojca. Wchodzę w relację bardzo bliską, bardzo osobistą. Dlatego wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Nie muszę mówić wszystkiego w modlitwie. Zrób to, daj to. On to wie. Jak dziecko w relacji z ojcem, ja nie muszę o nic prosić. Jak jestem małym dzieckiem, jestem w domu kochających rodziców, nie muszę prosić, mamo, daj mi jeść, bo wiem, że mama to da, czy tata. Jezus mówiąc do Boga, ucząc nas tej patrzenia na Boga, mówiąc o swojej relacji z Bogiem, mówi Ojcze. To bardzo szczególny zwrot. Abba, znamy z różnych też pieśni. To słowo pojawia się tylko 3 razy w Nowym Testamencie. W czasie ostatniej wieczerzy, czy modlitwy w Ogrójcu. Abba, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie ja chcę, ale to, co Ty chcesz, niech się stanie. A potem święty Paweł, gdy mówi do chrześcijan, właśnie o modlitwie, mówi, Bóg wysłał do serc naszych ducha, Syna swego, ducha Jezusa Chrystusa, który woła w nas Abba,
woła w nas Ojcze. Abba to znaczy po prostu tato. Normalny, zwyczajny aramejski zwrot. Tak dzieci mówiły do swoich ojców. Normalne słowo. I jak Jezus nam pokazuje swoją relację, to mówi tato. Traktuje Boga jako ojca. Zobaczcie, nie można tego powiedzieć do obcego faceta, którego widzimy na ulicy. Nie powiemy do niego tato. Tato to jest wyraz jakiejś szczególnej relacji. Szczególnej więzi, którą mamy z drugim człowiekiem. A święty Paweł mówi, że masz prawo mówić tak do Boga. Taką relację wejść wobec Boga, jak wchodzisz wobec swoich rodziców, wobec swojej mamy czy taty. Podstawą wiary jest relacja. Taka właśnie relacja. I modlitwa ma być budowaniem, tworzeniem tej relacji. Dalej mamy modlić się, przyjdź królestwo Twoje. Może trzeba podkreślić, Twoje. Nie nasze, nie ludzkie, ale królestwo Boże. I to panowanie Boga nie w takim kontekście militarnym, terytorialnym, ale panowanie w sercu człowieka. O takim ziemskim królowaniu myśleli niektórzy z tłumów idących za Jezusem, ale także myśleli niektórzy apostołowie. Pamiętacie, uczniowie, którzy idą do Emaus, mówią, myśmy się spodziewali, że On przywróci królestwo Izraela, że On wzbudzi rewolucję. Podobnie rzymscy żołnierze, którzy dają koronę, berło, ubierają w jakiś płaszcz purpurowy, próbują stworzyć jakąś karykaturę króla, kpią, znieważają Chrystusa, ale właśnie w tym rozumieniu ludzkiego królowania. Chyba osobą jedyną, która w czasie męki rozpoznaje w Jezusie króla w tym właściwym, Bożym rozumieniu, jest dobry Łotr. Łotr, który mówi, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. On, wisząc na krzyżu obok Jezusa, prosi, by Jezus, król, okazał mu swą miłość, swoją władzę. Mamy uznać panowanie Boga. To znaczy, że Jego wola ma stawać się kryterium w naszym życiu. Bądź wola Twoja w niebie i na ziemi. A nasze modlitwy, myślę, że często od tego wzoru bardzo mocno odbiegają. Kiedy mówimy, daj mi to, zrób to, uzdrów, spraw, zapewnij. Wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim Go poprosicie. Ale jak to? To jest dla nas trudne. Myślę, że to może być wyzwanie na cały Wielki Post. Jak to robić? Mam nie mówić, Panie Boże, o zdrowie dla Krysi, proszę, Panie Boże, spraw, żeby Wojtek dostał pracę, Panie Boże, zrób to i tamto. Nie mam tego robić? No właśnie. Wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba. Zobaczcie, z takim nastawieniem mamy wchodzić na modlitwę. Modlitwa nie może stawać się koncertem życzeń, gdzie ja po prostu proszę Boga o konkretne rzeczy, a potem się frustruję, że On tego nie zrobił. Bo albo mówię, Jezu, ufam Tobie, albo mówię, Jezu, ufam sobie, albo mówię, bądź wola moja, spraw jak ja chcę, ufam sobie. Zobaczcie, z takim nastawieniem, tego uczy nas Jezus, to bardzo potrzebne, by właściwie sobie właśnie dokonać tego nawrócenia, zmiany myślenia, także w tym, co ja mówię do Boga. Z jakim ja wchodzę nastawieniem? Czy przychodzę do władcy, któremu przedstawiam konkretne prośby, czy przychodzę jako syn do ojca? Zobaczcie, jak często jesteśmy daleko od naśladowania Chrystusa w jego relacji z ojcem. Zamiast być jak on, który jest całkowicie wpatrzony w Boga, posłuszny ojcu, to my sami, posługując się Bogiem, próbujemy zaspokoić swoje różne pragnienia i różne potrzeby. Próbujemy sami zapewnić sobie ten chleb powszedni. A Jezus mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To znaczy chleba w tym sensie tego wszystkiego, co jest potrzebne do życia. Daj nam to, co potrzebne do życia. Daj nam. Ty nam to zapewnij. Pamiętacie, na pustyni Izrael dostaje mannę z nieba. I tą mannę dostaje każdego dnia. Kiedy ktoś sobie coś zachował na następny dzień, to następnego dnia to, co zachował, było zepsute, psuło się, gniło. Każdego dnia Bóg dawał manny. I ten chleb miał być na ten dzień. Dzisiaj dostajesz to, co Bóg potrzebuje, żebyś miał w życiu. Jutro też dostaniesz. To jest podstawa zaufania. To wezwanie chleba powszedniego to jest wyznanie zaufania, że każdego dnia Bóg daje mi to, czego potrzebuję do życia. Każdego dnia. To trudne, ale może najtrudniejsze wezwanie to odpuść nam nasze winy. Bo tam dalej pojawia się to słowo tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy. To bardzo ważna zależność. Mówiąc troszkę inaczej, nie odpuszczaj nam naszych win, jeśli my nie odpuszczamy.
Sami mówiąc te słowa, wchodzimy w bardzo trudną zależność. Jeśli nie przebaczamy, to mówimy: i Ty mi, Boże, nie odpuszczaj. Dlatego w innym miejscu Ewangelii Jezus powie: jeśli dar swój przyniesiesz przed ołtarz, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, to zostaw ten dar. To idź i pojednaj się ze swoim bratem. I dalej słowa: nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, abyśmy zostawili ciebie w czasie próby. Tutaj znowu Jezus zaprasza, czy przedstawia takie całkowite zawierzenie Ojcu. Jezus nie tylko mówi: Ojcze nasz, On żyje tą modlitwą. Spraw, byśmy w obliczu wielkiej próby nie zwątpili w Twoją dobroć, nie odrzucili Ciebie. To zrobił Jezus w czasie kuszenia na pustyni. To zrobił Jezus w ogrodzie oliwnym, biorąc krzyż. Kiedy mówi: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ten kielich. Zabierz cierpienie, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ciekawe, bo Jezus mówi te słowa na zboczu Góry Oliwnej, w bardzo konkretnym miejscu, patrząc na Jerozolimę, patrząc na świątynię jerozolimską. Tak naprawdę, wiecie, On w tym momencie, gdy mówi te słowa, mógł patrzeć na Golgotę, bo to w tym kierunku. Ale jednocześnie wie, że tak, w Jerozolimie są żołnierze, którzy chcą Go pojmać, a za plecami ma pustynię, ma Betanię, a zaraz potem pustynię judzką. I gdyby chciał, to bardzo łatwo uciec. Nie musi iść do Jerozolimy, może uciec. Ale ma poczucie tego posłuszeństwa. Ojcze, nie jak ja chcę, ale jak Ty. I w tym kontekście może mocniej zrozumiemy te słowa. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Nie pokusie do grzechu, ale właśnie pokusie odejścia. Nie dopuść, byśmy w chwili doświadczenia trudnego zostawili Ciebie, Boże. Takie nam daje słowa Chrystus. Każdego dnia mamy karmić się tym Słowem, aby rzeczywiście Słowo Boże przebywało w nas całym swym bogactwem, jak powie święty Paweł. Słowo ma nas przemieniać, ma nas uczyć, ma nas prowadzić przez nasze życie. Jezus żyje tym Słowem. Zobaczcie, nawet na krzyżu, gdy modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, w Twoje ręce oddajemy go ducha. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Boże, mój Boże. Cały czas modli się psalmami, modli się Słowem. Cały czas Jezusowi towarzyszy Słowo. W tylu miejscach, gdy Jezus mówi, cytuje Stary Testament, także Księgę Psalmów. Chciałbym zaprosić Was do modlitwy psalmami, do tego skarbca modlitwy, który na co dzień Kościół modli się brewiarzem, księża, siostry zakonne. Ale może warto, żebyśmy my sięgali po psalmy. W psalmach znajdziemy różne uczucia. Psalmy są modlitwą, są zapisem modlitwy ludzi, którzy byli tacy jak my, choć żyli te 2500 czy 3000 lat temu. Są tam radości, są smutki, są różne wątpliwości, nadzieje, są rozgoryczenia, które towarzyszą także nam. Są wcale niemiłe słowa wobec naszych wrogów i tak dalej. Nie ma co ukrywać, że są w naszym życiu okresy, kiedy Pana Boga zaniedbujemy, kiedy nie myślimy o Nim, kiedy w Nim nie pokładamy jakiegoś zaufania, a nawet kiedy sam Bóg staje się dla nas nieoczywisty. To znaczy, nasze serca jakoś nie dostrzegają Jego piękna, Jego obecności. Ale jest w nas to pragnienie mówienia do Boga. Myślę, że w każdym z nas jest ta tęsknota. I być może ta tęsknota dzisiaj może stać się naszą modlitwą, bo może więcej dzisiaj Panu Bogu dać nie mogę, ale chociaż tą tęsknotę, to pragnienie, które jest we mnie. I gdy sięgam po psalmy, gdy czytam, rozważam psalmy, mogę na nowo uczyć się języka modlitwy. I gdy odmawiam psalmy, to z czasem mogę zacząć mówić swoje słowa, które będą naśladowały trochę język psalmów, które będą w tym duchu też wypowiadaniem serca wobec Boga. W psalmach słyszymy głosy ludzi, którzy modlą się, konkretni, których życie, jak i wszystkich innych, pełne jest trudności, niepewności. I możemy zrozumieć, że te słowa mogą stać się także naszymi słowami. I odmawiając psalmy, sami uczymy się, jak uwielbiać Boga, jak Jemu dziękować, jak Go błagać, jak Go przyzywać w radości, w smutku, jak opowiadać o Jego cudach. Zobaczcie, na kartkach tutaj z tyłu i przy bocznych wyjściach zostawiłem kilka wskazówek, jak modlić się psalmami. Każdy z nas ma Pismo Święte i w środku Biblii znajdziemy Księgę Psalmów.
Jest ich 150, są bardzo różne. Są psalmy, które mówi człowiek, który właśnie zgrzeszył i są psalmy, które mówi człowiek, który właśnie zwyciężył i właśnie czuje wielką radość. Są psalmy ludzi, którzy nie potrafią znaleźć radości, którzy są w jakiejś ciemności zupełnej. W tych psalmach naprawdę możemy znaleźć siebie. Tam zostawiłem kilka sposobów, jak można tak technicznie modlić się psalmami. I spróbujcie, to nie jest żadna wielka filozofia tylko dla tych, którzy gdzieś tam Pismem Świętym się częściej posługują. Tam kilka bardzo prostych, konkretnych wskazówek. Ważne, żeby sięgając do modlitwy Słowem Bożym, także do modlitwy psalmami, mieć to poczucie, że mamy modlić się takimi, jakimi jesteśmy. Nie należy nigdy w relacji z Bogiem upiększać swojej duszy, by mówić: Panie Boże, jestem taki, chociaż tak wcale nie jestem. Jeśli jestem wściekły, na modlitwie mam być wściekły. Jeśli jestem smutny, na modlitwie mogę być smutny. Jeśli czymś żyję, to trudno nad tym nie być na modlitwie. Jeśli coś w mnie złości, to z tą złością też wchodzę na modlitwę. I znajdę słowo także w Księdze Psalmów. Mam iść na spotkanie z Bogiem takim, jakim jestem. Z tym, co piękne i z tym, co złe. I z tym, czego nikt nie zna, ale my znamy, bo to jest we wnętrzu naszego serca. A w psalmach człowiek wierzący znajdzie odpowiedź. Wie, że nawet gdyby wszystkie ludzkie drzwi były zamknięte, to drzwi Boga są otwarte. W Bogu jest zawsze zbawienie. Papież Franciszek mówi tak: Pan słucha. Nieraz w modlitwie wystarczy o tym wiedzieć. Bo nie zawsze udaje się rozwiązać wszystkie problemy. Ludzie, którzy się modlą, nie łudzą samych siebie. Wiedzą, że jest wiele kwestii dotyczących życia, które pozostaną nierozwiązane, w których nie ma wyjścia. Cierpienie będzie nam towarzyszyło, a po stoczeniu jednej bitwy czekają nas kolejne. Ale takie jest życie człowieka. Dzisiaj to ostatnie rozważanie, które chciałbym, by było właśnie taką zachętą, by może w tym czasie Wielkiego Postu trochę zmienić myślenie o tym, w jaki sposób my patrzymy na Boga, na naszą modlitwę, naszą relację z Nim. Ale też by, może ta iskierka, która gdzieś tam będzie trwała dłużej, by zachęcić was do sięgania po psalmy, do tego, by próbować słowami Pisma Świętego mówić do Boga, dzielić się tym, co przeżywam razem z Bogiem. I cóż, dziękuję wam za te 3 dni, bo to już czas kończyć te rozważania. Mam nadzieję, że gdzieś tam choć trochę zachęciłem do sięgania po Pismo Święte. Zachęcam do tego bardzo, bardzo mocno. Jesteśmy na samym początku Wielkiego Postu. Te 40 dni prawie ciągle przed nami. Warto pozmagać się o to, by z tym Słowem trwać, by próbować wchodzić w relację bardzo osobistą z Bogiem, z naszym Ojcem. I na koniec kilka słów papieża Benedykta, które myślę mogą być podsumowaniem nie tylko tego rozważania o psalmach, czy w ogóle o modlitwie, ale całych tych rekolekcji. Nie, bracia i siostry, bierzcie do ręki Księgę Pisma Świętego. Pozwólcie poprowadzić się, by Bóg nauczył nas zwracania się do Niego. Z psałterza uczyńmy przewodnik, który pomoże nam i będzie nam codziennie towarzyszył w życiu modlitwy. Prośmy, jak uczniowie, Panie, naucz nas się modlić. Otwórzmy nasze serce na przyjęcie modlitwy Jezusa. Modlitwy, w której wszystkie inne osiągają swoją pełnię. W ten sposób, będąc synami, dzięki Synowi, możemy mówić do Boga, nazywając Go Ojcze nasz.